Przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę kierunków w zawodach budowlanych, informatycznych. Mamy nowy kierunek, rozszerzenie technik usług fryzjerskich w tym roku. Taka nowość z elementami estetyki. Mamy bardzo szeroki wachlarz kierunków budowlanych, tak jak wspomniałam, zarówno w szkole branżowej, jak i w technikum. Z szeroką ofertą na miejscu w budynku budowlanki uczniowie klas 8 szkół podstawowych mieli okazję się zapoznać. Uczestnicy dnia otwartego mogli wejść do każdego pomieszczenia, zadać nurtujące ich pytania i co najważniejsze, uzyskać odpowiedź od nauczycieli i uczniów szkoły gospodarza. Oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, uczniowie nabywają umiejętności praktyczne nie tylko w warsztatach szkolnych. Uczniowie odbywają też praktyki, które trwają 4 tygodnie. Są to praktyki zarówno tu w Polsce, jak i niektórzy mogą wyjechać na praktyki zagraniczne. Tak też to ma miejsce w tym roku. Uczniowie już 7 czerwca wyjeżdżają na praktyki na 3 tygodnie do Hiszpanii, do Walencji. Jednym z elementów pokazywania szkoły był mecz piłki nożnej i to mecz międzynarodowy, w którym zmierzyli się uczniowie z Ukrainy z kolegami z Polski. Także hala sportowa tętniła życiem. Uwagę zwracali uczniowie ćwiczący na ścieżce gimnastycznej. Można na niej ćwiczyć. Przewroty w przód, w tył, też salta. Młodzież na początku było niechętnie, ale coraz bardziej praca owocuje i coraz bardziej chętnie na tej ścieżce młodzież ćwiczy. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić sportową ofertę, szkoła zakupiła sprzęt do treningu bokserskiego. Zakupione są 2 worki bokserskie na siłowni, gruszka bokserska. W szkolnych halach naszpikowanych nowoczesnymi urządzeniami praktyczne umiejętności zdobywają przyszli technicy i mechanicy pojazdów samochodowych. W technikum, gdzie kształcimy na podbudowie elektromechanika pojazdów samochodowych, skupiamy się na układach elektrycznych i elektronicznych. Natomiast w branżowej szkole pierwszego stopnia, czyli mechanik pojazdów samochodowych, naprawy mechaniczne, czyli wymiany klocków hamulcowych, tarcz, amortyzatorów, takich podzespołów mechanicznych, stricte mechanicznych i naprawy silnikowe oczywiście. Pojazdy do nauki szkoła pozyskuje z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pojazdy, które znajdują się u nas na pracowniach, pozyskujemy nieodpłatnie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Warszawy. Generalnie oni ogłaszają przetargi, my się zgłaszamy i często jest tak, że dostajemy te pojazdy raz do roku. Jakiś pojazd zawsze do nas trafia. Absolwenci w zawodach budowlanych są w stanie odnaleźć się na rynku pracy, zapewniają ich nauczyciele. Staram się przygotować uczniów z podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, takich jak sucha zabudowa, malowanie, tapetowanie oraz glazurnictwo. Także no wiadomo, że niektóre osoby doskonale się nauczą tego zawodu i które, jeżeli są zainteresowane, to są w stanie nawet już wykonywać jakieś tam podstawowe czynności. Perełką w szkolnej talii kierunków jest TUFKA, czyli Technikum Usług Fryzjerskich. Świeżo upieczeni absolwenci tego kierunku, podobnie jak budowlańcy, radzą sobie bez problemów w wyuczonym zawodzie. Uczniowie zdobywają naukę praktyczną i tu u nas na naszym podwórku, czyli w naszej TUFCE, na naszych warsztatach, ale też zdobywają praktyki w różnych salonach fryzjerskich, gdzie mają bardzo duży kontakt z klientem. Oprócz tego, że mają 2 razy w ciągu 5-letniej swojej nauce praktyki fryzjerskie w salonach fryzjerskich na terenie Sandomierza lub tutaj pobliskich miejscowości. Tak samo jeszcze nasi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne. W tamtym roku uczniowie nasi byli w Portugalii. Jerzy Strzyż, STV Info.